Dobry wieczór wszystkim. Witam serdecznie w kolejnym odcinku, lepiej można by powiedzieć na kolejnym przystanku naszej podróży po wszystkich sonatach na fortepian Wolfganga Amadeusza Mozarta. Dzisiaj przystanek numer 2. Przed nami druga część sonaty C-dur, numer katalogowy w katalogu Koechla 279. Sonata napisana w roku 1775, a więc Mozart ma 19 lat. Jeśli Państwo nie oglądali filmu o pierwszej części, koniecznie proszę to zrobić. Jest oczywiście na YouTubie. A teraz dzisiaj zajmiemy się częścią drugą. Część druga, proszę Państwa, jest częścią kontrastującą, andante, a więc tempo takiego wolnego kroku. Analiza ta będzie nieco inna od analizy części pierwszej. Skupimy się na troszkę innych rzeczach, bo też i Mozart w naprawdę genialny sposób na innych rzeczach się tutaj skupia. Tak jak być może Państwo pamiętacie, część pierwsza to było żonglowanie fragmentami i wymienianie ich w dowolny sposób. Część druga natomiast to jest, proszę Państwa, i teraz proszę się skupić bardzo, bo jest to rzecz genialna, to jest zachwyt nad fortepianem jako instrumentem nowym w tamtych czasach oraz uczenie nas wszystkich, jak na takim fortepianie należy grać, aby wydobyć z niego ideał muzyki jako taki, ideał dźwiękowy. Dotyczy to przede wszystkim dynamiki. Mozart zapisuje tutaj ogromnie dużo, jeśli chodzi o dynamikę. Ja to wszystko Państwu dzisiaj zademonstruję. Obiecuję, że film będzie prosty, nie będzie chaotyczny i będzie tak łatwy w zrozumieniu i przyswojeniu, jak to tylko jest możliwe. A więc ruszamy w podróż. Aby przyswoić sobie, o czym będziemy rozmawiać, to teraz wykonam dla Państwa całą ekspozycję tej pierwszej, tej drugiej części sonaty, bowiem ona również ma formę sonatową, więc mamy ekspozycję, przetworzenie oraz repryzę. A więc przed nami ekspozycja. Na razie proszę po prostu słuchać z przyjemnością i oddać się temu nastrojowi, powolnemu nastrojowi. Pięknej pieśni właściwie. Sielanka, spokój, piękne melodie, zróżnicowanie dynamiczne, a więc dynamiczne nie w sensie dynamiki jako ruchu, tylko w muzycznym sensie tego słowa,
cicho-głośno, a więc zróżnicowanie wolumenu brzmienia. Bardzo intensywne, bardzo bogate, lepsze to jest słowo, zróżnicowanie artykulacji, czyli krótkie nuty, długie nuty, połączone nuty i tak dalej. No i cóż, ruszamy z analizą. Bardzo ważną rzecz chcę powiedzieć. Oczywiście będziemy analizować strukturę mniej więcej, ale punkt ciężkości dzisiaj, co być może ucieszy niektórych z Państwa, nie będzie nastawiony na A, B, C, D i tak dalej, ponieważ tutaj są inne piękne rzeczy, inne genialne rzeczy i na nie właśnie chciałbym zwrócić uwagę. Cóż, trzeba być elastycznym, a zwłaszcza gdy ma się do czynienia z geniuszem, jakim był niewątpliwie Wolfgang Amadeusz Mozart, i w tej właśnie części to nam pokazuje. Ja to dzisiaj dla Państwa chcę odkryć na tyle, na ile Mozart mi pozwolił i na tyle, na ile to zobaczyłem w tych nutach. Teraz moja strategia na ten film i na ten fragment jest następująca. Będziemy analizowali, szli po kolei fragmentami. Najpierw zagram jeszcze raz ten fragment, a następnie powiem, na co zwrócić uwagę, co tutaj jest wybitnego, niesamowitego, wspaniałego i co warto wiedzieć, a potem zagram go jeszcze raz, żebyśmy to usłyszeli. Wierzę, że w ten sposób film będzie bardziej przyswajalny i bardziej strawialny, łatwiej strawialny. A więc teraz przed nami pierwszy fragment do omówienia. Na co zwrócić uwagę, może zanim zacznę grać, bo może to może być ciekawe. Proszę słuchać melodii i zwrócić uwagę na różnicę właśnie głośno-cicho oraz na to, czy ona jest napisana w sposób regularny, a więc czy ma pytanie i odpowiedź i czy jest właśnie regularna dla nas. Malutki utworek w utworze, prawda? Tak zakończyło się wszystko. Czy jest regularna? Nie jest regularna, proszę Państwa. Jest bardzo nieregularna i tutaj Mozart zrobi to całkiem świadomie, bo widać to, ponieważ ta fraska miała 5 taktów. 5. Czyli nie ma w liczbie 5 regularności. Ona się nie dzieli przez nic. Znaczy trzeba połówkę użyć, a tego w muzyce to już nie jest rzecz regularna. A więc, proszę Państwa, nie ma. I teraz ciekawa rzecz jeszcze jest taka, że mamy tutaj rodzaj niespodzianki. Tą niespodziankę pokażę Państwu za sekundkę, tylko jedną rzecz chcę sprawdzić. Dobrze, wszystko jest w porządku. Bardzo przepraszam za ten drobną przerwę, ale po prostu używam dzisiaj czegoś innego do nagrywania wideo i bałem się, jakoś przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić, czy to się na pewno nagrywa, bo szkoda byłoby, aby się nie nagrywało. Ale wszystko jest w porządku, a więc wracamy do naszego Mozarta. Niespodzianka i nieregularność tej frazy. Ja bym to porównał do takiej sytuacji w życiu, że idziemy gdzieś i przeszliśmy się kawałek w jakimś kierunku, po czym nagle przypomnieliśmy sobie: ojej, zapomniałem portfela na przykład. Ojej, zapomniałem portfela. No i a ważne jest, bo muszę płacić, więc wracamy się, bierzemy ten portfel i idziemy znów. Posłuchajmy tego. Idziemy? Oj, wróciliśmy, zapomnieliśmy portfela, musimy się wrócić. No bo tak jakby płyta ta czarna, prawda, płyta winylowa się zacięła w gramofonie i cofnęła nam troszeczkę tą melodię. To jest Mozart właśnie.
On po prostu się rozmyślił, jakby cofnął, mówi, a nie, jeszcze raz. Albo spodobało mu się to takie wyskoczenie do góry. Bo jak to jest skonstruowane? Proszę posłuchać teraz piękna tego pierwszego taktu. Mamy, Mozart chce powtórzyć trzy razy jedną i tą samą nutę C. Ale stwierdza, że takie powtórzenie nuty C, ja tak sobie myślę, że on tak sobie myślał, no to jest trochę nudne. A on nie chciał być nudny. Nigdy tego i to najbardziej tego nie chciał. Więc pomyślał sobie, ale chcę tę nutę powtórzyć, więc zrobię, żeby ona nie była nudna. Jak to zrobię? Proszę zobaczyć. Pierwsza nuta C, druga nuta C z jedną małą nutką, a druga nuta C z trzema małymi nutkami. Proszę posłuchać jeszcze raz. No coś pięknego. I potem mamy ten skok w górę. Skok. I idziemy sobie. I nagle. Ojej! Musimy jeszcze raz zagrać, bo zapomnieliśmy. I wracamy. I schodzimy. Idźmy dalej. Teraz, proszę Państwa, pojawia się bardzo ważny fragment. I proszę się skupić. Ja go postaram się opisać w bardzo prosty sposób. Mamy tutaj znów zabawę Mozarta z dynamiką, w której za pośrednictwem tej dynamiki on daje nam co chwila cicho, głośno, cicho, głośno. On chce z fortepianu, przy czym weźmy pod uwagę, że to były inne instrumenty, prawda, niż teraz. One były mniejsze, miały mniejsze możliwości dźwiękowe. Ale on chce wydobyć dwa zupełnie różne dotyki, więc dwa zupełnie różne brzmienia. Ja nawet uważam, że on imituje tutaj rozmowę jednego instrumentu solowego z grupą instrumentów. I tak sobie to zapamiętajmy. Rozmowa jednego instrumentu, który gra cicho, z grupą instrumentów, które głośno mu odpowiadają. Zaczyna on, ten jeden instrument. I znów. To, co ja robię teraz, to jest napisane w nutach. Oczywiście nie można przesadzać z tym, ale trzeba to dać słuchaczowi do zrozumienia, że tak jest taka właśnie rozmowa. I ciąg dalszy. I to jest bardzo króciutki fragment. I teraz mamy fragment kolejny. Nie bawmy się w literki. Idźmy dalej. To jest fragment, proszę Państwa, w którym Mozart osiąga wyżyny w wieku 19 lat. Wyżyny grania na tamtym ówczesnym fortepianie i właściwie na naszym też. Otóż, co robi tutaj? Najpierw powtarzamy nutę. Może najpierw to zagram, a potem będziemy o tym mówić. Co tutaj się działo? Na pewno słyszeliście Państwo głośno i bardzo cicho. Jedną nutę głośno, właśnie. I to jest napisane w nutach. Mozart eksperymentuje z nowym instrumentem, który się niedawno pojawił. Jeszcze nie bardzo wiadomo, jak na nim pisać muzykę, a on już wie. Bawi się dynamiką, że można głośno, można cicho. Chce jedną nutę zostawić w przestrzeni, żebyśmy ją słyszeli. Potem pod nią włożyć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem nut granych w dwóch głosach, czyli tak naprawdę 16 nut granych bardzo cicho, które mają być gdzieś daleko. Czyli Mozart staje się malarzem, który potrafi malować perspektywę muzyką. Posłuchajmy tego. I teraz daleko. A ta nuta dalej słyszalna jest. Dalej. Dalej. I teraz ciąg dalszy, już zakończenie. To jest właściwie taki nowy fragmencik, bo tutaj mamy rozmowę. Najpierw prawa ręka.
wchodzi w nowy fragment, o którym zaraz porozmawiamy. Ten fragment tej rozmowy to znowu jest Mozart genialnie pokazujący nam, jak należy grać legato na fortepianie, a więc jak należy grać muzykalnie na fortepianie. Znów robi to dynamiką. Co tutaj się dzieje? I teraz Mozart pisze forte i natychmiast potem piano. Dlaczego? Ano, proszę Państwa, dlatego, że ta nuta forte robi diminuendo, czyli jest naturalnie na fortepianie coraz ciszej. To jest bardzo ważne, co mówię, i to jest ważne zwłaszcza dla muzyków, dla młodych, dla uczniów, dla każdego grającego na fortepianie, ale nie tylko, bo myślę, że dla słuchacza również. Otóż, proszę Państwa, głośno zagrana nuta wycisza się i należy następną nutę dopasować dotykiem do zakończenia tej poprzedniej. Coraz ciszej i musimy dopasować. Gdy tego nie zrobimy, mamy BUM! Nie ma tak zwanego legata. Żaden śpiewak na świecie tak nie śpiewa, żaden skrzypek tak nie gra, ani żaden dęty instrument. Więc fortepian też nie może, bo brzmi źle, brzmi perkusyjnie, brzmi po prostu brzydko. Bardzo trzeba to powiedzieć po prostu, nazwać po imieniu. Więc Mozart, geniusz, daje nam to tutaj i choćbyśmy nie potrafili grać muzykalnie, nie mamy wyjścia, robiąc to, co on napisał. Więc posłuchajmy. I piano. Forte, dlatego że Mozart chce kontynuować tą poprzednią myśl. I lewa ręka. I słuchajmy następnego fragmentu. Tutaj, proszę Państwa, dzieje się znów bardzo dużo z dynamiką. Dlaczego? Proszę spróbować odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego są takie zmiany, ale myślę, że to nie jest tak proste, żeby to odkryć i odpowiedzieć. Także zaraz Państwu to wytłumaczę. Jeszcze raz od lewej ręki. Wystarczy na razie. A więc ten fragment mamy cicho, głośno bardzo i cicho bardzo, głośno i cicho. Dlaczego? Tutaj z kolei Mozart, to jest bardzo pedagogiczny utwór, proszę Państwa. Tutaj Mozart pokazuje nam wszystkim, gdzie w muzyce jest napięcie, a gdzie jest odprężenie. Chodzi o harmonię. Jak bije serce, prawda? Napina się, odpręża się, napina się, odpręża się. I to jest właśnie Mozart tutaj pokazuje to. Proszę posłuchać. Napięcie, odprężenie. Napięcie, odprężenie. Napięcie, odprężenie. Piano. I słuchajmy się teraz jeszcze motywikę tego. Motywikę mamy dwie małe nuty, dwie nuty pod małym łukiem. Cały czas ten motyw jest dość ważny. Cicho. Głośno, napięcie, odprężenie, napięcie, odprężenie, odprężenie, napięcie. I teraz mamy fragment ostatni. Posłuchajmy go. Dwie nutki. Najpierw posłuchajmy. Dwie nutki, lewa ręka powtarza jak w orkiestra. Pam, 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 pam. I znów mamy dynamikę napisaną przez Mozarta bardzo tutaj bogato. Najpierw cicho, a więc odprężenie. Napięcie teraz. Odprężenie. Napięcie. Odprężenie. I tutaj jest epilog, czyli zakończenie. Żeby go rozróżnić, powiedzmy sobie, że ten epilog, a więc zakończenie tej ekspozycji, jakby ptaszek śpiewał. Tak? Dobrze.
Dużo tego, ale teraz zagram to Państwu w całości i będę przewodnikiem w trakcie grania. A więc rozpoczynamy. Pierwsza fraza, początek. Trzy nutki te same, ale zagrałem sobie inne i teraz mamy tą... To skok, idziemy. No i cofnęliśmy się, zapomnieliśmy. I doszliśmy. I teraz mamy dialog solisty z grupą instrumentów. Grupa. Solista. Grupa. Kolejny fragment to jest ten fragment, gdzie będzie nuta zatrzymana i potem pod nią. I teraz będzie fragment z legatem. Lewa. I teraz będzie fragment bijącego serca. I kolejny ten z powtarzanymi nutami. Napięcie. Sprężenie. Napięcie. Zakończenie ptaszek. I teraz mamy przetworzenie, a więc przetwarzane tematy. Posłuchajmy. Się krótko na przetworzeniu, ponieważ o nim zbyt dużo nie trzeba rozmawiać. Jest przepiękne, zwłaszcza ten pierwszy fragment, gdzie Mozart bawi się tym pierwszym głównym tematem, a więc tym tematem, który był na początku. Pamiętajmy go oczywiście, prawda? Gdzie była ta wycieczka, powrót, bo zapomnieliśmy coś. Posłuchajmy jeszcze raz. Troszkę go rozbudowuję. I teraz tutaj mamy niesamowitą rzecz kolejną, z dynamiką. Początek jest, proszę Państwa, napisany przez Mozarta głośno. Forte graj. A więc... Dlaczego? Dlatego, że to jest dur. Mamy jasność. Słońce świeci. To też słońce. I teraz mamy nagle piano. W takcie trzecim. Posłuchajmy tutaj. Dlaczego? Ano dlatego, że chmury przyszły i zamiast tego jasności, którą mieliśmy, zrobiło się mgły. Mozart uczy nas muzyki, uczy nas podstaw grania i ta sonata, ta część uważam, że powinna być w ogóle obowiązkowa w szkołach. Doszedłem do tego, ja nie znałem, przyznam się, no wstyd mi, ale nie znałem jej tak dobrze. Ten projekt pozwala mi ją poznać. Uważam, że każdy uczeń powinien to zagrać. Powinien mu zostać to objaśnione przez nauczyciela. O co chodzi? To, co ja mówię teraz. Dlaczego jest tutaj piano? Dlaczego jest tutaj forte? Dlaczego tutaj znowu jest piano? Dlaczego znowu jest forte? I tak dalej, i tak dalej. Bo to jest, proszę Państwa, kompendium. I powiem szczerze, nie spodziewałem się tego zupełnie. Po pierwszej sonacie? A ile jeszcze przed nami? Prawda? No więc cóż, wróćmy do tego jeszcze raz i proszę posłuchać tego, bo Państwu się może wydawać, że to pianista robi, prawda? Że to pianisty wymysł jest, ale nie, to napisał Mozart wszystko. Tą dynamikę, a więc trzeba ją zrobić.
Teraz nagle znów głośno. Dlaczego? Dlatego, że mamy napięcie. Jakieś nie, więc cierpienie to jest. I cichutko. Idziemy gdzieś. I nagle się cofnęliśmy, bo zapomnieliśmy. Tak jak w ekspozycji. Znów idziemy. Uwaga! Niespodzianka! A więc mamy tutaj znów napięcie wielkie. Wielkie napięcie. Mozart bawi się energią. I teraz mamy duet. Mamy rozmowę opartą na tym motywie dwóch nut i małym łuczku. Proszę posłuchać. I teraz... Tutaj mamy też ciekawą rzecz i to Państwu aż pokażę, nawet jeśli nie jesteście Państwo muzykami, że tutaj mamy 3 razy FP, FP, FP. To oznacza fortepiano, czyli głośno i cicho, głośno i cicho. I teraz co to znaczy? No to znaczy, że Mozart znów uczy nas, klasowy pedagog, jak grać 3 nuty pod łukiem, 3 nuty pod jednym łuczkiem. A więc pierwsza jest głośno, reszta jest cicho. Forte to jest bardzo dziwne. Forte jedna nuta. Dlaczego? Genialne to jest, proszę Państwa. Dlatego, że potem jest zaraz piano. I to jest to, co ja Państwu powiedziałem o legato. Mozart uczy grać legato. Głośno. Słuchamy. Jeszcze cicho. Bo dopasowana nuta do tego. Nie może być... Strasznie brzydkie. Więc... I koniec... Proszę Państwa, repryzę. I teraz posłuchajmy repryzy. Pamiętacie Państwo, mam nadzieję, jak brzmiała ekspozycja. Posłuchajmy repryzy. A więc ekspozycja była taka. Najpierw mieliśmy te 3 nuty, potem tą wycieczkę do góry, powrót, bo zapomnieliśmy czegoś, wycieczkę do góry i potem ten fragment, gdzie Mozart wprowadził dialog solisty z instrumentami, a po nim ten taki powtarzany dźwięk i ten dźwięk długi, pod którym były te cichutkie dźwięki gdzieś daleko. Mam nadzieję, że to jest jasne. I teraz posłuchajmy, czy tu jest tak samo. Cofaliśmy się, oczywiście zapomnieliśmy coś. I teraz proszę posłuchać. Coś dziwnego, prawda? Coś dziwnego. To wszystko jakby było, ale tak. Zgubił się gdzieś ten dialog, ten duet solisty z orkiestrą. To cicho, głośno, cicho, głośno. To się zgubiło. Przypomnijmy sobie, jak ten fragment brzmiał. Nim był dopiero ten fragment, który... A tutaj tego nie ma. No ja szukałem, proszę Państwa, patrzyłem tutaj ze skłem powiększającym, czy tego nie ma, ale no nie ma. Nie znalazłem tego. Po prostu zgubiło się. Mozart to wyrzuca, troszkę zmienia i idzie dalej. Posłuchajmy jeszcze raz. Od tego miejsca... Państwo to, że jak ręka powtarzała, prawda, jak orkiestra, to było na końcu, a tu jest na początku, ale to jest drobiazg i mamy ten fragment już malarsko piękny. I teraz już wyprzedzę, dalej na razie wszystko będzie tak, jak było wcześniej. Thank you.
końca? I powinien być ptaszek. Tutaj, jak Państwo pamiętacie. I co tutaj jest zamiast ptaszka? Tak! Tak, proszę Państwa. Uff, odetchnęliśmy wszyscy z ulgą. Nasza podświadomość odetchnęła z ulgą. Co tu się stało? Teraz bardzo proste wytłumaczenie. To był oczywiście ten dialog solisty, który był zapomniany na początku repryzy. Powinien tam być, ale go nie było. To jest trochę tak, jakby ten właśnie fragment, ten dialog zaspał i spóźnił się drastycznie, bo to bardzo przyszedł prawie pod koniec zajęć, powiedzmy, pod koniec utworu i przyszedł i skruszony błaga tą sonatę, błaga tą część, błagam, musicie mi dać tutaj wystąpić. Albo spóźnił się na koncert na przykład. Musicie mi dać, ja mam taką piękną kwestię tu. Ja muszę to pokazać światu. Ja muszę być, ja muszę wystąpić. Dajcie mi, dajcie mi, dajcie mi. No i dobrze, no i Mozart się zgadza. Trudno, skuziłeś się, ale to, żeby mi to był ostatni raz. Ale będziesz tuż przed zakończeniem. I tutaj on wchodzi szczęśliwy, pojawia się na koniec. Co to tak naprawdę robi z nami, słuchaczami, proszę Państwa? Ekspozycja, którą Państwu grałem wiele razy już, tak naprawdę ona w graniu tej sonaty, tej części powinna być powtórzona, bo tak jest napisane w nutach. A więc nasza podświadomość absorbuje tą muzykę tak, jak ona jest po kolei, bo słyszymy ją dwa razy. Potem mamy przetworzenie, więc słyszymy te fragmenty. I wraca nam repryza początek i teraz my już znając ją dwa razy, słuchając całą tą część ekspozycyjną wcześniej, spodziewamy się podświadomie, bo oczywiście nie jesteśmy tak genialni, żeby zapamiętać, ale już mimo wszystko podświadomie spodziewamy się tego samego. Gdy nie ma tej części duetu, podświadomie czujemy pewną pustkę i czujemy pewien zgrzyt. Czegoś nam brakuje. Nie wiemy czego, ale czegoś nam brakuje. I im dalej ta muzyka płynie, ona jest oczywiście piękna, ale my czujemy już pewien dyskomfort energetyczny. Czegoś nam brakuje. Gdy nagle ten fragment pod koniec się pojawia. Oddychamy z ulgą. Podświadomie czy świadomie mamy ulgę, że to jest ten brakujący element układanki. On się pojawił na koniec. Po nim mamy ptaszki i zakończenie całej części. Pytanie moje, retoryczne. Czy to nie jest genialne? Tak, proszę Państwa, to jest genialne. I jeśli ktoś jeszcze słucha do tej pory, a był sceptyczny co do Mozarta, bo myślał, że to taka lekka muzyka, nie taka prosta do zabawy, nieprzemyślana, że, albo że myśli sobie ktoś, dlaczego ten Mozart jest taki uważany za takiego geniusza? Co tam jest takiego, że on jest taki genialny? Przecież to taka prosta muzyka do zabawy. Takie tamtejsze disco polo, w cudzysłowie. Oczywiście ja... Wiecie Państwo, rozumiecie mój sens, tak? Są na pewno takie osoby i wiemy o tym dobrze, że są, które tak myślą. W szkołach muzycznych często tak się traktuje Mozarta. A, Mozart to... Beethoven, to był gość. Był, oczywiście. O nim też będziemy rozmawiać. Ale Mozart to też był gość. I pokazuje to już w tej, proszę Państwa, niby niepozornej części. Myślę, że nikt z Państwa się nie spodziewał takiego odcinka dzisiaj. Ja też nie. Cóż, mam nadzieję, że to jaśniejsze jest od pierwszej części, która była trudna w absorpcji. Zagram teraz dla Państwa to jeszcze raz w całości. Nie będę zbyt wiele mówił, może niektóre najważniejsze rzeczy, ale wsłuchajmy się w różnice dynamiczne, w te fragmenty, które tam były, na pewno Państwo rozpoznacie, oraz w to zgubienie fragmentu w repryzie zaraz na początku i odnalezienie go pod koniec. Wiem, że po tym wykładzie słuchanie tej części sonaty już nigdy nie będzie takie samo i Państwo zawsze rozpoznacie już tą część. I o to mi właśnie chodzi, żebyśmy jej już nigdy nie zapomnieli, bo ona istnieje, żyje i jest genialna.
powtarzam ekspozycji. Idziemy dalej. Przetworzenie. Jeśli ktoś powie, że wolne części sonat są nudne, oj, to będę zły. A zwłaszcza Mozarta, czy no Beethovena również. Będę bardzo zły. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i wspólnie z Mozartem. Oj, Mozartem, Boże, biedny Mozart. Na koniec filmu będzie. Zapomniałem, w angielskiej wersji też go nie było, jak mi smutno. Nie denerwuj się na mnie. No będziesz w następnych odcinkach. No będziesz. Przywitaj się i pożegnaj się. Wspólnie z Mozartem zapraszamy Państwa na kolejne odcinki analiz jego sonat fortepianowych. Dobranoc Państwu.